Tej guli to ja będę. Dzień dobry. Jak się czujesz? Bardzo dobrze wyglądasz. Mam dla ciebie dobre wiadomości. Warietę przyniosłeś? Przyniosłem. I kupę telegramów z życzeniami powrotu do zdrowia od największych gwiazd biznesu, od Franka Sinatry i od burmistrza Nowego Jorku też. A co z reklamą? Alka-Seltzer się odezwał? Przyjdzie czas, to o tym porozmawiamy. Mam dla ciebie dwie dobre wiadomości. Popatrzmy się, no. Tak? Bernie Eisenstein umarł. Kto? Bernie Eisenstein. Pamiętasz duet Ramona Rodriguez? Tańczyli takie wyginane tango. Bernie Eisenstein to był Rodriguez. W sierpniu skończył 77 lat. Czy mógłbyś na chwilę odłożyć gazetę? Cygaretki przyniosłeś? Miałeś zawał serce, ci wisiadło! To są te dobre wiadomości, z którymi się do mnie śpieszyłeś. Ja rozmawiałem dzisiaj z twoim lekarzem. Muszę być z tobą zupełnie szczery. Koniec z aktorstwem. O, o, o! Na jak długo? Na zawsze. Aha, no ciekawe. Zastanowię się. Tu nie masz pracy, zastanawiać, nie możesz pracować. Pokażmy, ty sobie decyduj za siebie, za Bena Silvermana. A ja będę decydował za Willego Clarka, dobrze? Jestem twoim jedynym najbliższym względem i czuję się odpowiedzialny za twoje zdrowie. Nie możesz tu dłużej mieszkać. To znaczy, sam nie możesz. A mnie nie stać na to, żeby trzymać na stałym imieniu. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Musimy podjąć decyzję i to szybko. Jestem zmęczony, zamierzam się zdrzemnąć. Ja mam dla ciebie pewną propozycję. Ja śpię, nie widzisz? Proponuję ci, żebyś przeprowadził się do nas. Helen i dzieci bardzo się ucieszą. Mamy dla ciebie osobny pokój. I myślę, że miałbyśmy całkiem wygodnie. To jest ta pewna propozycja? A jaka jest ta niepewna? Raczej nie odpowiada? No nie tak bardzo jak ta druga. No czy drugiej jeszcze nie usłyszałeś? Mimo to bardziej mi się podoba. Dlaczego? Bo ja nie znoszę bachorów. Strasznie hałasują. Te twoje walą mnie po głowie kijem baseballowym. Druga propozycja, o pierwszej zapomnij. Ale one znoszą tej pierwszej. Dawaj. Ale nie wiem, muszę podać jest znowu taką chyba jak myślisz. Dawaj. Dom starego aktora w New Jersey. Nie ma anegdot bez brzydkich słów. Dorośli pisali. Cenzuralnych. Zresztą moim zdaniem nie ma brzydkich słów, nie istnieją brzydkie słowa, to jest niewłaściwe użycie języka. I anegdota, jeżeli się nie posłuży najwłaściwszym językiem, to nie ma anegdoty. Spotkanie z panią Olgą można przełożyć na takie powiedzenie, nie tylko wytrzymać. Ujmująca kobieta. Ja chciałem tylko nawiązać do tego, co pan Piotr powiedział. W tym czasie równolegle w teatrze na szóstym piętrze pracowała Tania Kwiatkowska, która robiła scenografię do tego i robiła u nas również. I właśnie ja zadam pytanie jak? Lepiej się nie pytaj, mam nadzieję, że trwam i premierem już o tym mówię. Może być ten premier nie być. A nie będzie. Dlatego zadajemy takie pytania, no bo temperament pani Olgi jest znany każdemu no w ogóle wszyscy wiemy, jak pracuje pani Olga. Nie, znamy się przecież mnóstwo lat i oczywiście bywa różnie, ale w tym zawodzie nie dochodzi właściwie do takich prawdziwych, tragicznych kolizji, po których już przestają ludzie dla siebie istnieć. I ona jest... Ja mam z nią jak najlepsze za sobą doświadczenia i wspomnienia. Oczywiście czasami kończące się jakąś drobną awanturką, ale ona jest pewna wdzięku. Kobita z poczuciem humoru. Wszystko jest okej. Nie pamiętam. To szybko od niej odchodzi. To jest jakaś awantura, nawet bardzo duża awantura i za chwilę w ogóle powinienem być tam. A czy na tym delikwencie jest? Ja tu
miałem jeden przypadek, kiedy prawie stolik został przewrócony. Zobaczyłem na własne oczy ten ciężar, napijała uwaga spektaklu, wtedy do mnie dotarło. Raz tylko, ale więcej nie trzeba było. Kto zainicjował sam spektakl? Pani Olga, czy ktoś inny? To był pomysł właściciel, prawda? Teatru Krzysztofa. Tak, tak. Wybrali obsadę tak. Też? No, obsadę to już Olga. A jak właśnie z tekstem, bo tu cięty, bo my zająć panią Olgę, to... Jest, skreśla. Ale i przez nas tekst. No tak, rozumiem. No, jakbyśmy tak od A do Z zagrali, to byłoby trochę przegadane. Ale wracając do takich sytuacji, chciałem, ogląda się spektakl, ogląda się relacje w teatrze między aktorami. Ja miałem to szczęście, pracując w Teatrze Syrena, biegać tak jak kolega młodszy, między panią Hanią Bielicką, a panią Ireną Kwiatkowską. Ponieważ dwie panie nie rozmawiały ze sobą przez 25 lat. Piotrek zresztą to wie o tym. O błahostkę, poszła na nieważne do mnie. I właśnie na tego, i chodziło o jedną rzecz, jeszcze świętej pamięci nieżyjący Krzysztof Mielowski, który był inspicjentem. I chodziło o długość trzymania kurtyny. I Krzysiu czerpał w ogóle, on żył w tym. No, on patrzył na zegarek i mówi tak, no oj, 4 sekundy dłużej drzewo, trzymaj tę kurtynę. I cała scena stała za kulisami, która z nich monolog, natomiast się mijały, ponieważ to powiedział, mówił sobie dobranoc albo dobry wieczór. Ja się zresztą bardziej z panią Bielicką jakoś tak trzymałem. I ona mi właśnie opowiedziała, że rzeczywiście to mnie zdarzy mi było 25 lat ze sobą. Ale to jest estrada, to jest inny świat. No, ale jest zupełnie, tam się jakby bardziej dba o swoje interesy. W sposób taki bardzo dosłowny. Kiedyś było nawet w ten sposób, zresztą nawet nie tylko w teatrach estradowych, jak jeszcze żył pan Olsza. Pan Olsza był no, bardzo stary dla tych aktorem i jak się charakteryzował, to nie wolno było za nim przechodzić, dlatego że on miał założone pudło na głowę. Widział się tylko w lustrze, więc żeby jego nie zobaczyć w lustrze, trzeba było albo po jednej, albo po drugiej stronie. No i tam rzeźbę swoją wykonywał. Rzeczywiście fenomenalnie. Coś niebywałego, bo potrafił zmieniać twarz tak, że to były różne twarze, różni ludzie. Ale właśnie przytoczyłem ten przykład jako no, oni tak dbali o swój warsztat. Tak, no ale gdzieś te też... I o popularność. No i popularność i te osobowości, to, ale gdzieś na pewno... Ja też się nie dałem Piotrowi wykrywać, nie? No właśnie, popularność nie da się ukryć, że wszyscy znamy Państwa, panów, z telewizji, z filmu, z ekranu. I jeszcze teatr. Jak panowie znają na to czas? To proszę bardzo. No znaleźć czas na teatr, na naukę tekstu, takiej ilości tekstu. No to znajdujemy, bo na przykład ja ostatnio tylko w teatrze pracuję. To bardzo łatwo mi znaleźć ten czas. Bo już ci filmowcy starych nie biorą. A młodzież stawiają? Nie wiem na co stawiają, ale starych nie potrafią pisać. A, to też prawda. Proszę Państwa, ja jestem niezmiernie wdzięczny. Musimy troszeczkę dzisiaj krócej rozmawiać, bo z różnych obiektywnych przyczyn. Natomiast jestem niezmiernie wdzięczny, jak mówiłem. Walczyłem o ten spektakl, żeby się pojawił u nas przez dwa lata. Dwa lata. I jakoś tak nie wychodziło z różnych też względów. A to mówiono nam, że rozmiar sceny nie taki. I znowu dlatego, że tania była i że tu Piotrze wielkie ukłony, bo to jak rozmawialiśmy. I grałeś Kolację dla głupca i ja po Jerbach. I znasz tę scenę i dopiero wasza tak dobra wola, że tu jesteście ponownie w naszym święcie. Tym bardziej wielkie dzięki Więtu, jakie ma pan wyzwanie z powrotem w nocy, musi pan być już we Wrocławiu.
ale to właśnie to szukanie tego czasu, dlatego że no nie ma chemii w teatrze bez widza i aktora. To musi być. Jeżeli tego nie ma, to nie funkcjonuje ten. I za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Też jesteśmy wdzięczni. Dziękuję bardzo. Jeżeli jakieś pytania macie Państwo, to proszę bardzo, słucham Państwa. A co Pana tak gna do tego Wrocławia? Do Kielc. Do Kielc. Do Kielc, Tryptyk Wyspiańskiego. Jutro o 11. A poza Gorzowem często gracie spektakle w ogóle? Poza Gorzowem? Poza Warszawą. Poza Warszawą, właśnie. Poza Gorzowem czas. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Jeżeli to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo.